Cześć, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Dzisiaj będziemy jeździć na rajdowcy, będziemy wykonywać zadania na rajdowcy z samochodem Corvette Stingray, którego widzicie tutaj w tle. I nie tylko, będziemy się przełączać między samochodami. Więc zacznijmy sobie robić zadanka. Pierwsze zadanko, mam zdobyć brąz w dowolnej próbie czasowej. Właśnie nie wiem, czy nakręcić ten odcinek tylko korwetą, bo to jest dosyć ciekawy samochód i pojawił się pierwszy raz w serii Need for Speed. Corvette Stingray z 2013 roku to jest model, albo na 14 rok zapowiedziana? Nie jestem pewny. W każdym razie tutaj już mamy więcej tych możliwości do tuningu samochodu. I ja sobie pomalowałem felgi na żółto i moim zdaniem one nie bardzo tutaj pasują. Zmieńmy sobie kolor felg na czerwone. Jak wyglądają? Ok, wyglądają, myślę, że ok. Ulepszenie osiągów. Ja mam jeszcze mało punktów i w zasadzie ulepszyłbym tylko przyspieszenie. Więcej już niestety nie mogę. Jeszcze trochę może prowadzenie. Prowadzić mi się ta korweta prowadzi słabo, ciężko. Technologie pościgowe jakieś tam mam. Zobaczmy tu postępy w karierze. Aha, myślę, że damy radę. Wykonajmy sobie zadanko z pierwszego poziomu. Myślę, że będzie ok. Dobrze, jak widzicie, tutaj już mam większość tych pościgów, wyścigów, ucieczek, czasówek i wszystkiego mam większość ukończone niż w przypadku właśnie policjanta. No ale spoko, damy sobie radę. Teraz tak, pokonać driftem 914 metrów, skorzystać z warsztatów, wykonać następującą liczbę skoków 3, czyli to będzie proste. Możemy to zaliczyć w zasadzie w jeździe dowolnej. Przy okazji pokażę wam fajne miejsce, lotnisko, opuszczone lotnisko w Need for Speed Rivals. No i okej, jestem już na mapce, ja sobie tą korwetę tak pomalowałem, to już jest jedno z zestawów gotowych malowań do tej korwety. Fajnie wygląda, bo maluje tył mojego samochodu na czarno, a mi się to zawsze w korwetach podobało. I chodzi korweta tak. Startujemy i tak jak obiecałem, jedziemy na lotnisko. Jak widzicie, nie jest to jeszcze szybki samochód, ale zawsze jeszcze jest możliwość jego ulepszenia. Tutaj jest fajne lotnisko. Intensywność pościgu 2. Wykonamy sobie tutaj 3 skoki. Tu się gdzieś wjeżdża, już nie pamiętam dokładnie gdzie. Aha, z tej strony, dobra. Tu jest jakaś druga korwetka. Tutaj na rajdowcy możemy robić tak zwane szybkie wyzwania, czyli jak ktoś jedzie sobie gdzieś tam obok mnie, jakiś przeciwnik, może to być gracz, może to być komputerowy jakiś jeździec, możemy go wyzwać na pojedynek bardzo szybko i sprawnie. Już mam jeden skok zaliczony. Tutaj chyba gdzieś można skakać też po lewej stronie, zgadza się, ale ja jestem jeszcze zbyt głupi na to, co do tego, żeby tam po prostu pojechać w drugą stronę, tylko jadę w jedną stronę i sobie skaczę tak, bo bez sensu. Ale spoko, musicie mi tu wybaczyć. Jak mówiłem, mój rozumek jest małych rozmiarów, ale już teraz domyśliłem się, że mogę sobie tu pojechać. I ktoś już mnie zaczął ścigać. Jakiś naćpany policjant. W międzyczasie, jak mam pościg, mogę sobie zrobić też wyzwanko z Fordem GT. Nie ma żadnego problemu. Więc jedźmy. Ford GT naprawdę jest w tej grze słaby. Słabo przyspiesza. Praktycznie przyspieszenia nie ma w ogóle. Ale jeszcze się temu samochodowi tak dokładnie nie przyjrzałem, nie stunigowałem go. To jest właśnie fajne. Mamy pościg, mamy wyzwanie i możemy robić wiele rzeczy naraz. W sensie wyzwań, zadań do wykonania. Teraz musimy wykonać jeszcze tych metrów trochę driftu. Korweta do tego całkiem nieźle się nadaje. I skok. Skok jest w zasadzie niepotrzebny w moim zadaniu, ale ja bardzo lubię skakać. Jeszcze jakieś
300 metrów. Kurczę, słabo mi to idzie, bo tutaj są zakręty takie dosyć szerokie. Ale jakoś wykonamy sobie to zadanko powoli i dojedziemy do celu. Ok, i tu będzie fajny zakręt. Sobie wykonamy ładny drift. Znaczy taki ładny, nie wiem. Ale zaraz tu będzie taki ostrzejszy zakręt i powinno być lepiej. Uwaga. Okej, i mamy gotowe zadanko. I tutaj jest od razu moja kryjówka. Zobaczmy. Okej, odblokowałem sobie coś tam. No tak, mamy już więcej punktów, ale jeszcze za mało, żeby jakoś konkretnie zupgrade'ować ten samochód. Za mało, widzicie, wszystkiego mam za mało. Siła, wytrzymałość się przyda. No i tylko tyle punktów miałem. Róbmy sobie następne zadanko. Zgub pościg, uderz gliniarza bokiem, staranuj gliniarza. Już wiem, co to znaczy staranowanie, bo kiedyś nie wiedziałem. No to weźmy sobie, zróbmy w takim razie przechwycenie. Czy ja mam jakieś przechwycenie jeszcze tu do wykonania? O, jest, proszę bardzo. No dobra, zaczynajmy przechwycenie. Kto tam nas tam goni? O, fajnie, jak Kenzek Agera R. Genialnie. Co musimy zrobić? Staranować gliniarza. Ok. Zaliczone, już wszystko mam. Teraz muszę tylko zgubić pościg. A to nie będzie aż takie trudne. Wystarczy włączyć zagłuszacz. Zagłuszacz włączony. Zostawię gdzieś tutaj kupę i gliniarz się rozwali za mną. Ale mam niestety... Nade mną jest śmigłowiec. Więc lepiej jak pojadę sobie... Lepiej jak pojadę sobie tutaj i tu zaraz będzie tunel. Zobaczcie, jak zrzuca te kolczatki. Cholerny grat. Grat kolczatek. Udało się. Dobra, zostawiamy minę. Wrzucamy zagłuszacz i chowamy się w tunelu. Zobaczymy, czy to coś da. Ucieczka. O, szesz w mordę, goni mnie jeszcze. Zostawiamy minę. Ach, ominął. Widzieliście, jaki cwaniaczek? Włączę zagłuszacz, żeby nie mógł mnie niczym trafić. Tutaj jest stacja naprawcza. Cholera. Dobra, oberwał. Wjechał na minę. Już niewiele mu... W zasadzie mogę go zniszczyć. Jest! Gliniarz załatwiony! Doskonale. Uciekamy od niego. Ucieczka. O! Czyli wykonałem już ładnie zadanko. Wygląda na to, że mój safe house jest na dole. Mam 58 tysięcy speed pointsów. Może uda się także zupgrade'ować moją korwetę. Ale to za chwilkę zobaczymy. Dojedźmy sobie na miejsce ładnie. Tu jest piękne miejsce do driftowania. Oki. Wchodzimy. Okej, tym razem moim zadaniem jest rozwinąć prędkość 241 km na godzinę, ominąć obwóz 3 razy, zdobyć brąz w dowolnym wydarzeniu. Załatwmy to w jednym wyścigu. Myślicie, że się uda? Myślę, że się uda. Zobaczmy. Ale pędzą, kurczę. Właśnie, muszę sobie kupić jeszcze Audi R8, jeszcze jej nie testowałem, a chciałbym zobaczyć, jak się spisuje ten samochód. Mam nadzieję, że dobrze, ale to zobaczymy w kolejnych odcinkach. Na pewno wam pokażę R8. Wejdziemy sobie tu ładnie na skróty i zostawiamy pięknie minę naszym koleżkom z tyłu. Trafi ktoś? Nie, zostawiłem w złym miejscu. Ale spoko, damy sobie jakoś radę. Włączmy zagłuszacz, żeby nam nic nie zostawiły te gnojki na ulicy niebezpiecznego. Uwaga, są za mną.
Jest! Ktoś trafił, ależ pięknie. Moje kubki są niezawodne. Mięcia o włos. Już miałem jedno zaliczone. Prędkość rozwinąć, rozwinąłem. Tu mamy trafika. Zróbmy minięcie o włos. O, nie udało się. Ależ paskudnie. No to ja też tak. Proszę bardzo, jak ładnie. Takie totalne spowolnienie w stosunku do kariery policjanta. Teraz się jedzie tak spokojnie. Powoli. Nikt się tu nie śpieszy. I ogólnie jest tak fajnie. Chilloutowo. Muzyczka leci. Zasnęliście? To spokojnie, bo akcja się rozwinie. Z odcinka na odcinek będę brał coraz szybsze samochody i w nie pakował najlepsze części, a to oznacza, że będę miał także turbo, a turbo zwiększa naszą prędkość dramatycznie, jeszcze lepiej niż u policjanta, tylko że na określony czas. Zobaczycie, naprawdę będzie gorąco, w karierze rajdowca również jest niezła akcja. No dobra, brąz w dowolnym wydarzeniu mamy zdobyte, nawet złoto. Teraz trzeba minąć o włos jeszcze dwa razy. Nie będzie to chyba aż takie trudne. Poszukamy jakiegoś samochodu ruchu ulicznego, ominiemy go dwa razy i będzie w sam raz. No dobra, gdzie on może być? Jakiś samochód? Jest. Dobra. Minięcie o włos i jeszcze raz. Jeszcze raz. I mamy jakiś samochód. I mamy jeden. I wykonane zadanko. GPS, najbliższa kryjówka jest za mną. 600 metrów za mną. Czyli minął ją chyba przed chwilą w zasadzie. Chyba była na tym takim śmiesznym zakręcie. Włączmy sobie zagłuszacz, żeby szybko zniknąć. I hop, do kryjówki. Załatwione. Myk, myk, jesteśmy już w nowym zadanku, w nowej liście prędkości, czy jak to się tam nazywa. Musimy zdobyć brąz, co najmniej w jakimś pościgu. Musimy wykonać uderzenia bokiem dla gliniarzy oraz trafić technologią pościgową. Zaczynajmy. Mam miny, więc trafić będzie dosyć trudno. Ale jak mnie znacie, ja po prostu lubię wyzwania, więc zaczynajmy! Znowu zapomniałem odpalić samochód. No trudno. Raz. Chciałem uderzyć bokiem, bo jeszcze raz. No to patrz tu. To jest Ferrari FF, zdaje się. Ups, namierza mnie. Zjeżdżamy tu. No nic, muszę użyć zagłuszacza, bo mnie zaraz trafi busem. Będzie nieciekawie. No i jeszcze chodź tu, chcecie puknąć. Ach. Dobra, zaliczone. Teraz tylko ukończyć ten wyścig w zasadzie, oh my gosh, na co najmniej trzeciej pozycji i będzie ok. Jestem teraz drugi. Szkoda, że nie mam turbo, ale spokojnie. Wszystko wam pokażę, co i jak. Zostawmy sobie tu minę. Wow. Ja tylko miny zostawiam, nie bawię się. Będą wyskakiwać mi komunikaty cały czas, że kogoś tam zatrzymałem. I dobrze. Tutaj mamy stację piękną. Załadowałem sobie miny, teraz mam 4 już. Nikogo nie trafiłem, nie wiem. Wow. Lecimy sobie skrótem. O cholerka, chyba mi nie zaliczy punktu przez to. O rany, zaliczy mi czy nie? Nie zaliczyło, cholera jasna. Po co są te skróty do diabła? O, jedź, nucek, jedź. Teraz włączyłem zagłuszenie, trochę kolory gry się zmieniają przez to. Ktoś tam pojechał sobie skrótem gdzieś dołem, cholera wie gdzie, nawet nie wiem,
Wow, leci nade mną, oh my gosh. Ktoś tam najechał na minę, pięknie. Dobra, teraz tu. Tyle ja jestem, czwarty, nie może być. Cholera, ta korweta jest jeszcze bardzo słaba, ale ją się da ulepszyć jeszcze bardziej. Ja sobie tu tylko w międzyczasie ulepszyłem, proszę was, prędkość maksymalną. Nie mam już min, mam jeden zagłuszacz. Ale jakoś to mi się chyba uda, co? Jedźmy tunelem za tym gościem, który właśnie włączył sobie turbo. Dobra, zlikwidowałem mu turbo, ale on ma Gallardo, dużo szybszy samochód niż ja mam. Damy radę jakoś, spokojnie. Jest! Najechał na moją minę, ależ wspaniale. Dwóch załatwiłem za jednym razem, widziałem to w lusterku. Nie wiem, czy to możecie dostrzec, ale w lusterku właśnie było to widać, że obu gości dostało. I tym sposobem kończę pościg na pierwszej pozycji. Wiecie, co mam ochotę zrobić? Jadę teraz w pościg, tak? Ale mam ochotę jeszcze podczas tego pościgu wyzwać jakiegoś kierowcę. Tak na koniec, na szczęśliwy koniec odcinka. Zobaczmy, czy jakiegoś tu gnojka znajdę. Ktoś się tam rozbił. Myślę, że powinienem kogoś tutaj natrafić za chwilę. W międzyczasie gubię pościg, ładnie. Gdzieś tam linia się rozbił. Okej, mamy jeszcze przed sobą jednego przeciwnika. On gdzieś tu na dół zjechał. Ja po prostu był na dole, cholera. Okej, tutaj kogoś mam. Nie ma co tam tego gonić, skoro tu koleś jedzie. I za chwilkę się z nim spotkam. Gonią go już. Mnie też będą gonić, nie ma sprawy. Audi R8, to jest chyba ten koleś z wyścigu. Ścigam się już z nim, jakby co. Okej. Nie będę się z nim bawił. Wiecie, co zrobię? Będę mu przeszkadzał. O kurczę, włączył turbo, ależ grzeje. Cholera. Niedobrze. Okej, policjanta zabiłem miną, mniej więcej. Tutaj mamy stację. Naładujmy sobie nitrosa. Elegancko. Okej, skręcamy tu. Zagłuszacz za późno włączyłem, ale go włączyłem, o nie! Wygra Audi R8 ze mną! Kurczę, muszę sobie załadować tutaj turbo. O, widzę, że to tak być nie może. Oni sobie tu używają turbo, lecą w kulki w ogóle, a ja nie mam jeszcze nic. Ale spokojnie, w następnym odcinku na pewno pokażę wam, jak działa turbo. I to już w nieco szybszym samochodzie. Kurczę, próbuję go w tą miną trafić, mi się coś nie udaje. Przy większej prędkości jest lepiej, bo im trudniej jest wyminąć taką minę. Jezus! Gościu był za blisko mnie. Najechał na minę i mnie też rozwaliło. Dobra. No cóż, ja tu sobie jakoś z gminami poradzę. Wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną do końca. A tymczasem trzymajcie się, na razie, hejka!